Kiedy zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska? Andrzej Duda podał termin. Kiedy zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska? Andrzej Duda podjął już tę decyzję, nie będzie zwlekał. W poniedziałek, 11.12, spotkał się z następcą Mateusza Morawieckiego, a po spotkaniu ujawnił datę zaprzysiężenia nowej Rady Ministrów. Andrzej Duda spotkał się z Donaldem Tuskiem. Donald Tusk otrzymał od Sejmu zadanie zebrania nowej Rady Ministrów. Lider Koalicji Obywatelskiej już od dawna gotowy jest na to zadanie. Sytuacja jest do tego stopnia klarowna, iż już w piątek odbyło się pierwsze nieformalne zebranie nowego rządu. Pojawiały się głosy, iż Andrzej Duda będzie odsuwał moment zaprzysiężenia rządu dotychczasowej opozycji. Prezydenty w poniedziałek 11 grudnia opublikował wymowny wpis. Rozwiał wszelkie wątpliwości. Padła dokładna data i godzina. Kiedy zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska? Znamy datę. Andrzej Duda obecny był na poniedziałkowym posiedzeniu Sejmu. Emocje wywołał fakt, iż prezydent opuścił salę chwilę przed tym, jak na mównicę wszedł Jarosław Kaczyński. Niemniej prezydent pojawia się w jeszcze innym ważnym wątku dotyczącym obrad z 11 grudnia. Mowa o nowym rządzie. Czy rząd Donalda Tuska będzie musiał czekać na zielone światło od Andrzeja Dudy? Kropka. Szefowa Kancelarii Prezydenta RP zaprzeczyła tym informacjom. Pokazała zdjęcia z wieczornego spotkania nowego premiera i prezydenta. Na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy, po głosowaniu w Sejmie, doszło do spotkania z premierem Donaldem Tuskiem. Ustalono, że po uzyskaniu wotum zaufania, zaprzysiężenie nowego rządu odbędzie się w środę 13.12 o godzinę 9 w Pałacu Prezydenckim, napisała Grażyna Ignaczak-Bandich. Andrzej Duda podziękował Mateuszowi Morawieckiemu. Andrzej Duda spotkał się z Donaldem Tuskiem już w poniedziałek 11 grudnia. Co ważne, wcześniej przekazano, iż prezydent nie wrócił z przerwy w obradach Sejmu, gdyż miał wylecieć z pierwszą damą do Szwajcarii. Lot został jednak przełożony i plan został zmieniony. Ujawnienie daty zaprzysiężenia nowego rządu Donalda Tuska sugeruje, iż prezydent próbuje udowodnić, iż nie będzie sabotował prac politycznej opozycji Prawa i Sprawiedliwości. Niemniej po tym, jak Mateusz Morawiecki nie uzyskał wotum zaufania od Sejmu, na profilu prezydenta pojawił się osobisty wpis. Dziękuję premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i premier Beacie Szydło oraz ministrom za 8 lat współpracy. Od 2015 roku prowadziliśmy razem polskie sprawy. Były momenty ważne i trudne, chwile sukcesów i problemów. Osiągnęliśmy bardzo dużo, realizując to, co obiecaliśmy Polakom. Dziękuję.